Właśnie kręciłem teledysk dla FG. Teledysk możecie zobaczyć u nich na kanale. Teraz jadę na wizję lokalną do teledysku Admy. Nie są w stanie nam tego pokazać. I przekazałam tej pani, że ja oddeleguję tutaj osobę, która będzie się docelowo tym wszystkim zajmować, bo no, ty jesteś tak jakby głową... Dlaczego alien? Bo mam łeb jak sklep. To jest Adam. Adam jest tego. Dobrze. Tu jest Bart. On skręci jak coś. Jego się nie obawia i to jest Bartuś, tak. Tam jest drugi Bartuś. Poleciał, tak? Cześć, Bartek. Backstage też potrzebujemy, jak co. Dzisiaj czwartek, czwarteczek, czwartunio. Znajdujemy się właśnie w 3/4. Zbieram ostatnie rzeczy, bo dzisiaj mamy dość intensywny dzień. Dwa koncerty, jeden w BWA, Waglewski i Pospieszalski i drugi w Klubie Miasto, dwa sławy Adma na Juwenaliach w Bielsku-Białej, no i będzie się działo. A no i jeszcze wylot! O 3:00 mam być w Mikołowie, a gdzie będziemy lecieć, to się dowiecie za chwileczkę. Yo. A masz, powiedz mi, gdzieś... Duży zapas! W koreczku se czekam, a czemu nie? Kurwa, jak zwykle spóźniony? Na szczęście nie tylko ja. Ale to nie jest wytłumaczenie. No i zaraz będziemy na próbie w Klubie Miasto. Przynieś moją kawę. Chyba dziś się nie stanie i dacie sobie radę jak co. A biorę cię na żądanie, bo dziś mam wyjebane i szkoda. Do domu, siusiu, kubka i żeby się nie spóźnić na samolot. Jest godzina 3:00. Właśnie zmierzam do Mikołowa. Jestem po dwóch koncertach, jedziemy na 3 i 4. Tak sobie idziemy. Siema. Z DJ-em Westem. Se będziemy lecieć zaraz se. Na przykład niektórzy zostawiają samochód z otwartym oknem. Bo przecież jest niestrzeżony. Chciałbym być w twoim filmie troszeczkę. Mogę być bohaterem tego filmu, takim małym? Jedziesz pod prąd. A ty patrzę, samochód nagle wyjechał właśnie naprzeciwka. Dziomeczka, co się Marcel nazywa i sobie zrobił ze stół Marcelona. Przejdźmy do Anglii zjeść angielskie śniadanie w polskiej restauracji, obsługiwaną przez Polaków. No to szanuję. Fokus. Tak, wylądowaliśmy w Northampton bezpiecznie. Pogoda dzisiaj zajebista. Ty to nagrywasz? Tak. Ty jesteś dobry, bo ja tak idę właśnie coś gadam, a... Może. Pierwszy raz jestem w klubie, w którym mam do wyboru 3 sale i mogę sobie wybrać, na której sali chcę zagrać. A nie, że grasz tam, a tu będą super imprezy. Nie, to ja mówię, gdzie będą te super imprezy. Dobry zawodnik. Teraz zejdzie, żeby przepchać wózek. Taki inwalida jest. Wiecie, co robi raper rano? Yeah. DJ!
No ja to szanuję. Ale tu jest fokusów dużo. Connecting to vibe is Wi-Fi is easy as. Enable, open, follow the instructions. Ile tu jest fejmu, aż muszę zrobić zdjęcie temu fejmowi. Wiecie kiedy śpi akustyk? Kiedy może. Śpi kochanie, śpi. Jak spałem? A kto to nagrywał? Ja. Myślałem właśnie. Pospane w Anglii. Teraz pakujemy się, jedziemy do Londynu. Tam będzie zwiedzanko. Wczoraj zaliczyliśmy super imprezę. Tak się robi bity na ulicy, wiesz, w Londynie. Nie? To jest prawdziwy grajmowiec stary, który gra na kalimbie, tudzież marimbie, nie do końca wiadomo. On sam nawet chyba nie wie, na czym gra. A jak słychać, chyba też nawet do końca nie umie. Z twarzy podobny zupełnie do nikogo, nie? Dokładnie. Ewidentnie widać, że twój przodek jakiś, ale nie. Pokasowe? Jest poka i soweł. Poka, pokasowe. No, ładnie. Powy Seba. Gitara, siema. Yo! Nie wiem, czy jest słychać, ale właśnie tak wygląda typowy brytyjski klub i typowy brytyjski pierdolnik na backstage'u akustyka. To jest ogólnie przejebane, bo nie wiedzieć czemu, ale oni mają zajebiste sprzęty, ale kurwa nigdy to nie działa. Dobre ujęcie masz. Do teledysku. Dzięki, bro. Mówiłem o takich. Tak, jasne. Najlepiej. Nasi tu byli. Byli?